Zofia Nosko, orędzia zbawienia, pojawią się ludzie, manekiny. Pan Jezus i Matka Boża do centurii. Pisz uważnie. W całej Europie nastąpi wrzenie. Inne części ziemi walczyły już od lat. To są i będą początki zuchwałości złego ducha. Świat będzie nadal pogrążał się w ciemności. Wiara święta, religia, wszędzie są lekceważone. Ignorowane to jawne działanie szatana. Liczne narody poddadzą się złej, szatańskiej propagandzie. Będzie to jak uderzenie młota. W tym czasie dwóch mężów stanu zejdzie z tego świata i stanie przed sądem. Ludźmi na ziemi rządzić będą bestie, a nie mężowie szlachetni i poważni. Chciwość wyrastać będzie okrutnie w każdym sercu. Przed czasem grozy pojawią się ludzie manekiny, bezwolne i bezduszne, którzy będą służyli złemu duchowi i będą spełniali jego rozkazy. Okrucieństwo i niewola obejmie cały świat. W dniu, w którym jedna z głów ukoronowanych odejdzie w zaświaty, zapłonie ogień na południowej części północy. Liczne narody i ludy przemieszają się. W dniu tym też upadnie na wieki wieków idea i godło szatana. Ulicami wielkiego miasta, gdzie szerzony był ateizm, przejdą sztandary z wizerunkiem Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, z krzyżem zwycięskim. Godło trzech dużych państw upadnie, zdeptane przez anioła sprawiedliwości. W krainie zaś ludnej, wielkiej, te dni tylko puszczyk śpiewać będzie nad mogiłami i zwłokami ciał. Ogień powoli pożerać je będzie. Serce Europy zachwitnie, stanie się wolne. Zahuczą wolne sztandary. Nigdy już nikt nie będzie ciemiężył więcej tego narodu. Do Polan przypłyną i przybiegną wszyscy. Dzieci moje, śpiewajcie Hosanna, Alleluja. Chwała Bogu, Władcy Wszechmogącemu, Jemu cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Zaprawdę wypełnią się te czasy. Amen. Wilczy bilet szatana. Wszystkie dzieci ziemi, które zły duch trzymał na łańcuchu kłamstwa, zła, obłudy, rzucą mu w jego fałszywą twarz swoje bilety, przynależności do niego, i właśnie te dzieci najzagorzalej będą go tępić i niszczyć w dniu oskarżenia, mówiąc: karmiłeś nas kłamstwami, niewolą ducha. Szydziłeś z prawdy, fałszowałeś wszystko. Oto teraz zgiń na wieki. Będą się przyglądały ze zdziwieniem inne dzieci, które nigdy nie były w jego szeregach. Będą patrzały na bezmiar zapalczywości tych dzieci, które były mu posłuszne, a które wołać będą: oddaliśmy Tobie Twój wilczy bilet, by móc Cię niszczyć i ćwiartować do końca za Twój fałsz, obłudę, kłamstwo, którymi nakarmiłeś nas. Nie mamy dla Ciebie litości, kłamco, oszczerco, wężu starodawny, szatanie, diable. –
swoje chorągwie zbrukane krwią bratnią będą drżeć i deptać i zwrócą wszyscy swoje twarze ku Bogu i wykrzykną wszyscy oszukani przez złego ducha. Jedynie tylko Bóg, Najświętszy w Trójcy jedyny, jest godzien wszelkiej chwały i służenia Mu. Amen. Trąbi anioł siódmy. Ach, jak cały świat obraża Trójcę Przenajświętszą. Ja, Matka Wasza, niepokalane poczęcie, Maryja, tyle razy prosiłam, upominałam, tłumaczyłam, płakałam nad Wami wszystkimi, lecz Wy nie chcieliście mnie słuchać i nie chcecie. To, co powiedziałam i mówię moim dzieciom, lekceważyliście, lekceważycie, wyśmiewacie się i nie przyjmujecie ostrzeżeń i upomnień. Zapamiętajcie sobie, że te dni są dniami, kiedy trąbi anioł siódmy. To jest trąba Bożego rozrachunku z wami. Waga, sąd będzie bardzo sprawiedliwa i dokładna. Dzieci moje, czy nigdy nie czytaliście i nie słyszeliście o potopie? Pochłonął on całą ludzkość, a przecież potop, który ma was nawiedzić, to potop ognisty. O dzieci moje, jest to potop 100 razy straszniejszy od potopu fal wody. Za grzechy wasze czeka was potop ognisty. Nie pojmujecie tego, że wszystko w jednej chwili stanie w morzu ognia. I niebiosa zapłoną, i ziemia zapłonie. Nic nie może się ostać w te dni. Ciała wasze będą jak zwalone stosy gnoju, zwęglone, cuchnące będą leżały na ulicach. Nie będzie tego, kto by opłakiwał te ciała, bo nawet gdy zostanie ktokolwiek, to odejdzie mu wszelki rozum. Stanie się podobny do nierozsądnego ptaka. Deptać będzie ciało swych dzieci i rozdzierać własne. Nawracajcie się i nie grzeszcie. Nie chcę was straszyć, ale jak matka, najlepsza matka, dziś proszę was, zaniechajcie drogi, którą ubił wam szatan diabeł. Droga ta ubita jest rozbojem, mordem, walką z Bogiem Najświętszym, niszczeniem wszelkich praw Bożych, niszczeniem swojej godności, rodzin, niszczeniem dni świętych, gwałceniem i poniewieraniem wszystkiego, co piękne, dobre i szlachetne, pochodzące ze źródła Najświętszej miłości i mądrości, serca Bożego. Ja was proszę, upominam, módlcie się. Nie chodźcie po tych krętych drogach zła. Prostujcie wasze drogi. Odstąpcie od grzechu, w którym jest piekło i wszelkie zło zrodzone przez złego ducha. Proszę was, nawołuję każdą rodzinę, każde dziecko z osobna. Powstańcie, ochrzcić wasze dzieci w świętym Kościele Bożym. Niech nie będzie między wami synów i córek, których syn mój nie będzie mógł włożyć, zjednoczyć z winną ratoloślą. Kościół Boży, każde z dzieci waszych musi być jak kotwica rzucona w ogród Ducha Świętego, bo tylko wówczas ma życie i trwa w Bogu. Dalej proszę was i nakazuję. Każde życie poczęte pielęgnujcie i zachowujcie, nie zabijajcie go. Matki, ojcowie, niech krew niewinnego Abla
nie płynie po udręczonej grzechami ziemi. Szanujcie dni święte, nie gwałćcie ich. Nade wszystko kochajcie Trójcę Przenajświętszą z wielkim uwielbieniem. Wspominajcie ją, albowiem jest to Ojciec Święty, Syn Boga Żywego i Duch Święty, pochodzący od Ojca i Syna. Przygotujcie, dzieci moje, tron w sercach waszych. Niech z miłością i rozkoszą zasiądzie w sercach Trójca Przenajświętsza. Ubogaci was w życie wieczne, otworzy wasze umysły na prawdę Bożą, uczyni was świętymi, byście mogli przebywać na wieki w Królestwie Bożym. Amen. Kochani, to tyle w tym przekazie. Bardzo was proszę o udostępnienie tego materiału. Proszę też o jak najwięcej komentarzy pod tym nagraniem, bo to jest bardzo ważne. Przywitajcie się chociaż. Napiszcie cokolwiek w komentarzach. Niech każda osoba coś tutaj napisze. Proszę też wszystkie nowe osoby na kanale o subskrypcję kanału, jak również proszę o wsparcie tych zbiórek, które nadal prowadzę, mianowicie zbiórki na transport humanitarny, jak również zbiórkę na pomoc humanitarną dla zwierząt. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Ja wam już dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.